Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Chcemy kolegom dzisiaj zaprezentować gołębie. Właściwie nie tylko gołębie, a po prostu opowie o tych gołębiach i zaprezentuje, powie co w rodowodach. Tam jest takiego ciekawego, interesującego kolega Zbyszek Oleksiak. A są to gołębie młode z tego roku, które będziemy mieli na aukcjach. Jest to około 40 kilku gołębi. A najbardziej, które takie, że tak powiem, są warte uwagi, to o tych może, bo każdy nie będzie w stanie powiedzieć kolega Zbyszek, ale te takich według niego ciekawych powie nam właśnie teraz sam kolega Zbyszek. Proszę bardzo. No witam wszystkich hodowców. No tam dużo jest pytań, tak, troszeczkę mój fotograf pojechał teraz na wczasy, no to mnie tutaj dużo hodowców chciało zamęczyć, bo nawet po 7 razy dzwonili, kiedy już aukcja, kiedy aukcja i ten, nie? Mówię, już będzie, będzie niedługo i jest teraz troszeczkę gąbków, bo nawet już miałem jakiś czas na złączone gołębie, ale ze względu nadchodzącego tego wyniku tegorocznego, no widzę, że będzie troszeczkę więcej telefonów i zapotrzebowania, także gąbki połączyliśmy od nowa na jeszcze jeden ląk i no i po wdowcach też będzie odchowany, teraz już jajeczka już niosą gąbki. No jeszcze się... przepraszam, bo właśnie teraz to będzie taka nowość, jeżeli chodzi o aukcję, bo do tej pory koledzy kupowali gołębie od gościa, który miał, że tak powiem, tytuł pierwszego przodownika w Polsce zeszłego roku, a w tym roku wynik, który ma na razie i to miejmy nadzieję, że ten wynik utrzyma, ale jest to wynik, który można zakwalifikować na rekord Polski i Mistrzostwo Polskie, także no miejmy nadzieję, że on się, że tak powiem, potwierdzi wszystko, nie będzie żadnych zastrzeżeń do niego, także tak czy owak jest to bardzo dobry rezultat. No to jeszcze w tej klasie C, 9,36 też by tu było fajnie, bo też jest szansa na właśnie ten Mistrzostwo Polski. No ale także w każdym bądź razie tu są dwa gołąbki o numerze 14983, 14982. To są gniazdka? To są gniaździaki, to są synowie 330 bezpośrednio, pół bracia tej samiczki, najsłynniejsze 459. Plus mojej złotej pary z 12 roku, młoda czampionka, żona właśnie, to jest takie połączenie też to ogrowane, także tu są... No, żona z ślubu cywilnego czy cywilnego? Tak jest, no to jest po tej mojej po złotej parze samiczce, także tutaj polecam. Tam takiego trika zrobiłem na tych aukcjach, bo ta cena troszeczkę tam jest od 100 zł, a te takie wyższe ceny to są taka sugestia, że te gołąbki są tam. Jeżeli wywoławcza jest większa, tak? Jeżeli jest wywoławcza, ten to można tam zwrócić uwagę, to jest taki sygnał, że te gołąbki są z tych takich lepszych połączeń, lepszych par. Bliższego kojarzenia. Bliższego kojarzenia, bo tam później też są te same linie i się odchodzące, ale po prostu tu są, no, tak się myśli nieraz, że powinny być lepsze, a nie zawsze tak do końca jest, bo nieraz za stówkę tam są, tu hodowcy u mnie za to 100 zł, czy tam jak się to mi wyłapczą cenę, lecą tymi gołąbkami, bo ja już tak jak wcześniej wspomniałem, z marca, kwietnia, maja wszystkie gołąbki sprzedaję do lotów i tu są hodowcy zadowoleni z poprzednich lat i w tym roku też tam na podotach nic się nie dzieje, także że na razie jest super, nie? Jakie tam kolejne masz gołębie? Takie? Kolejne gołąbki się tu pochwalę. Jest tu taki gołąbek troszeczkę zakupiony od mojego kolegi piłaczek Adasia, 923. To był gołąbek, który na młode miał 6x6. Zaroczny w GMP, był najlepszy w okręgu. Później wielokrotnie otworzył kabinę w całym rejonie na 7-8 tysięcy. No i tutaj zakupiłem go za 10 tysięcy tego samczyka. I tu jest połączony z moimi gołąbkami 3-3-3-3. I to są gołąbki 11-209, 11-210. I tutaj są też z linii tego króla. Tu jest babcią, jest samiczka, ta sama co z linii tego króla, mojego najlepszego drugiego gąbka w GMP. To są właśnie z drużyny GMP. Tak, z drużyny GMP. A znowu dziadziuś jest też gołąbek tej samiczce 406, też tam również jako dziadziuś występuje ten 19604 gąbek, drugi rozpodowiec u mnie na dzienniku. Także te dwa gąbki też tutaj hodowcom polecam, są bardzo dobre. No tutaj tak jak mówię, są dwa gąbki z mojej reklamy, tak zwanym Speedy, to jest dwukrotny reprezentant w Czechach w kategorii A i w B. To są bardzo szybkie gąbki, te z tej mojej złotej pary, to jest gąbek o numerze 14956 i tam jest jeszcze jego brat, jeszcze jeden. No to jest tak zwany, kurde, gąbek, no pudzian, bo on jest... To jest w rękach, no to jak oceniali go i sędziowie, i hodowcy tacy dobrej marki, jak się to mówi, ten, no to mówią, że no naprawdę taki gołąbi dużo w rękach nie trzymali, tak jest ładnie ułożony, ściągnięty elegancko, nie? Jest tu gołąbek też 14944, to jest oryginał po Van Dijk, gołąbku z linii Rambo. Później jest tutaj też znowu również po córce złotej mojej pary też gołąbek. Tu jest z linii 330. Po takim dobrym moim rozpodowstwu 4470, to jest gołąbek o numerze 14994. Tu jest połączony z Dominika Palackiego, samiczką też 3030, która jest to pełna siostra z GMP, które uzyskał w 2008 i 2009 roku, nie? No to też tutaj te gołąbki z połączenia są bardzo fajne.
Bardzo dobre gołąbki tutaj są 14,935. I tutaj jeszcze jest tam siostrzyczka, to tam gdzieś tam już koledzy sobie tak tam odszukają. 14,935 to jest po samczyku 14,289. To też jest z linii 330 z pokrewieństwa. I ten gołąbek właśnie z pokrewieństwa, no to też tutaj daje kupę dobrych lotników, bo tutaj już jest powtarzalność po prostu tych gołąbków już od lat, nie? No tu jest no, wybitny gołąb. To jest wybitny gołąb 14,964 młody. Po samicy 710 02 roku. 02 roku. To jest samiczka po prostu, co no, życzyłbym wszystkim w Polsce takiej samiczki, po prostu ja też tylko się taki na razie jednej dochowałem. Samica z 250 km zrobiła dyplom w całym regionie. Później poszła za 8 dni na 1105 km zrobiła znowu pierwszą nagrodę dyplom. Także to jest gołąb, no, żeby za 8 dni zrobić dyplom z 250 z 1150, no to też takie za gołębi za dużo nie ma. I też w tym roku po tej samicy super, po prostu gołąbki latały, nie? I tu jest, ten młodzik jest po takim gołąbku płowym Bergkamp Erik. I po tym samczyku w tym roku, bo tam nie mogłem tak na szybko na tej stacji znaleźć rodowodu, bo tam jest jeszcze jego rodowód, który chciałem po prostu pokazać. Mam połączenie z córką 330. I co zrobił ten gołąbek z tą córką 330? Przez 2 lata na 6 razy na 700 km 6 konkursów. 6 razy na 766 konkursów i to czy z wiatrem i pod wiatr. Teraz był u nas też pierwszy, no to też właśnie wyprzedził nam trochę ten jeszcze tą 277 samiczkę, nie? No ale i to gołąb, który czwarte pióro wyczaśnięte miał całkowicie. No to nawet na sekcji u nas oglądali, pan Tadek wnuk po prostu oglądał, nie? Mówi, kurczę, Zbyszek, pióro masz wyczaśnięte, jak nosił, nie? Mówi, panie Tadku, to jest gołąb takiej jakości, że bez pióra będzie latał, nie? No i zaraz na listach, jak później przy lecie patrzy konkurs, nie? I tak była taka sensacja, że teraz co przyleciał w czołówce, no to żeśmy patrzyli po prostu, bo oni już go zdali, bo to jest taka czerwona, wyjątkowa samiczka, no to wiedzieli, że już tego pióra nie ma, znowu czołowy, no i teraz była czwarta w całym oddziale, nie? No to tutaj polecam bardzo wybitny gąbek, a ta samiczka też już no dużo jajeczek nie zje się, bo już jest 0,2 rok, nie? Także... Ja by tam koledzy sobie życzyli, to mogą zadzwonić, bo powiem szczerze, w tym roku robimy taką lekko wyprzedaż gołąbków do rocznika 0, tam 6-7 rok. Tutaj Łukaszek mnie trochę mówi na początku, co ty kurde robisz, wszystkie najlepsze gołębie rozpodane sprzedajesz, nie? Mówię, słuchaj, nie sprzedajmy, masz te z 11-12 roku z synów, po 3 zostawione, wyszukaj sobie nowych rozpodowców, nie? Wszystkie te starsze gołębie, no powiem tak inaczej, 0,2 rok, 105, dałem byłemu pielęgniarzowi za darmo za złotówkę, nie? To 827 też Darkowi Machurze dałem za darmo, bo jest pierwszy rok, już tam jajeczka troszeczkę ten ale przepuszcza, też mu sprezentowałem, nie? No i teraz wziął tą 350, 10-letnią, w tym roku zrobiła 3700, całe jeszcze ten. Samiczkę też mu dałem, bo on tu był u mnie przez 15 lat, wrócił, bo jako do Łukaszka jest do pomocy, tak do sprzątania teraz. Bo Łukasz reawansował już lekko, to po prostu już nie, rajbetki mnie używa po takim wyniku. Także, że troszeczkę mu dałem pomocnika, żeby mu lżej było po prostu i no jednak ja lubię mieć czysto na gołębnikach i musi być to zadbane. Także tutaj hodowców zachęcam, aby coś chcieli, taki materiał po prostu starszy, 6, 7, 8-letnie gąbki, mam takie fajne gąbki, że można coś odstąpić, a nie są... Na telefon się... Na telefon, nie jest cena tam wygórowana, bo tam są gąbki po 400 zł, po 600, 800, 1000, no tam wiadomo są i 1500, tam taka jedna jest półsiostra za 3000 samica, tej samiczki, co właśnie mi dała króla, nie, to jest pełna siostra po prostu, nie, tej samiczki, także tam jest ta jedna, jest taka wybitnie droga, ale tak naprawdę możemy tam się dogadać za jakąś rozsądną cenę i ten, nie. Czyli zadzwonić, starczy, dowiedzieć się. No. A jeżeli chodzi o te gołębie młode, to oprócz tych, które kolega Zbyszek nam zaprezentował, jest jeszcze ponad 30 gołębi, takich ich wszystkich jest około 45. One tam są... będą w sobotę, w niedzielę będzie tak, 15, niedzielę. Poniedziałek i za tydzień będzie tam też jeszcze 15. Tak się postaramy, żeby to szybciutko teraz było wstawione i... No tam sobie jeszcze patrzeć na takiego gołąbek z 14,958, to jest po takim Van den Abele z Bixena 04 roku, gołąbek 32, 30,921, on też bardzo dobre dzieci wydaje i tutaj też i w M-klasie jest córka jego bezpośrednia właśnie w tym roku, nie? I tu jest z Hansmeierami połączona. No tu jest ta samiczka właśnie, półsiostra tej właśnie tego króla, to jest gąbek 14,958 i tu są z Ronaldo z drapy połączenie też na szybkość. No naprawdę tam są
takich 6 moich podstawowych linii, nie? I one się tam często powtarzają, także tam koledzy, jak tam jest zapytanie 330, to już jest tam linia na pewno, 15 dyplomów to rozróżniam tą rodzinę tego króla tak zwanego, co jest z GMP. 604 to jest ten drugi mój rozpodowiec, co jako 6-latek miał 28 w klasie A, jego córka 9 w B klasie, także tam jest po prostu powtarzalność tych gołąbków. No bo też mi się ciężko, niektórzy się pytają, jakie linii mam gołębie, nie? Przez 20 lat mając no, 700 pucharów, 2500 dyplomów, no ciężko mi tak określić, jest też tych moich gołębi starych przez 20 lat lotując, bo to są tam, wywodzą się z Jansenów, Vandenabele, Hermesów, Verstrate, później tych braci Katis, 7-krotnego mistrza Niemiec, Sechsmillera, Laciego z Czech i wiele takich jak mistrzów jak Jarek Muz i dokupuję, no nie ukrywam tego, że dokupuję drogie gołębie od mistrzów polskich, oddziałów, okręgów, jak się to mówi, wybitne gołębie za duże pieniążki i je włączam do swoich gołębi, łączę po swoich dwóch najlepszych gołąbkach z tym kupionym gołąbkiem tam za jakieś wysokie pieniążki. I po nich uchowuję dziecko i to dziecko włączam do leksiaka, także wychodzi 75% leksiak i 25% ten gołąbek kupiony, ale wybitny gołąbek kupiony, nie? No bo też chcąc odstąpić kolegom, no to też żeby nie było jakiejś tam ściemy, no muszą być ten materiał, musi być sprawany dobry, nie? Mam więcej gołębi, jak niektórym to przeszkadza, mam, ale po prostu no moje gołębie nie chcą mieć po 10 jajek, nie? Moje gołąbki znoszą tylko po 2 jajka po prostu, nie? I kurczę, to no nie da się po prostu tak, bo nie da się coś zniszczyć czy coś, nie? I dlatego chcąc tam coś kolegom odstąpić, to musi być tych synów 330, tego króla, rodziców, braci i tak dalej, no bo wtedy jest to możliwe po prostu do odstąpienia i pomocy innym hodowcom, nie? Także na razie koledzy dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji, no i zwrócenie uwagi szczególnie na te gołębie, o których kolega Zbyszek powiedział. Tak jak powiedział kolega Zbyszek, też tak, cena ta wywoławcza przy tych gołębiach, takie, które kolega tam wyeksponował teraz w tym krótkim fotoreportażu, będzie troszeczkę wyższa, żeby właśnie koledzy mogli zobaczyć to, co kolega Zbyszek właśnie tak wyróżnił. Także na razie dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Także zachęcam do kupna.